No dzisiaj niezbyt dogodne mam miejsce. Bardzo duża taka łacha jest. Zarzucone mam wędki, tak jak widzicie po kolorze, mam prawie że 100 metrów i nadal mam płytko, także chyba ze 120 muszę rzucić, żeby wjechać w tą rynnę. Witam wszystkich na naszych zawodach Runda 2016, czwarta edycja. Nie wiem, czy słyszeliście, co mówiłem wcześniej. Przebiliśmy liczbę 64. Na drugi rok było 45 osób, bodajże, jak dobrze pamiętam. W tym roku jest 64 osoby zapisane. No niestety trochę opóźnienie może się wyłonić, bo te korki jak tak zrobiły, widzieliście, sami jechaliście przez półwysep, to widzieliście, co się dzieje. Ludzi jest pełno na helu, także... Ale myślę, że jakoś to się... czasowo wyrobimy, jak w miarę szybko będziemy się ogarniać z losowaniem. Także nie ociągamy się, szybko losujemy i możemy iść na swoje stanowisko. Koło mnie sędzia główny zawodów, pan Zbyszek. Panie Zbyszku, co dzisiaj możemy wyhaczyć na tej plaży na helu? Witam państwa, proszę pana. Dzisiaj na plaży łowimy przede wszystkim flądrę. To jest ta podstawowa ryba. Oprócz tego dopuszczalna jest każda ryba, przede wszystkim. No, bardzo byliby mi rani łosoś, który jest w tej chwili na naszym Bałtyku łapany przez wszystkich wędkarzy. No oczywiście trocz. No i wchodząca teraz na nasze to wody Zatoki Puckiej belona. Polecam szczególnie belona, która może wejść. Oprócz tego ewentualnie można łapać okonia. Wymiary, wiadomo jakie, wszyscy wiedzą. To są te podstawowe ryby, które dzisiaj będziemy łapać, które będziemy mierzyć. Polega na tym dzisiejsze wędkowanie, że rybę mierzymy, nie ważymy. Centymetry, punkty, w zależności kto ile. I na koniec podliczenie puchary. I to wszystko. W zeszłym roku, pod koniec roku, był piaskowy dorsz w Sasinie i tam było coś takiego, że główną rybą premiowaną był dorsz. Reszta ryb była tak troszeczkę po macoszemu traktowana. Czyli dzisiaj jesteśmy na zawodach, które się nazywają flądra. Czy ta flądra jest jakoś lepiej punktowana, czy ona po prostu jest Nie, na równi ze wszystkimi? Na równi ze wszystkimi rybami. Sztuka i centymetry. Także na równi ze wszystkimi rybami. Nie ma, żeby tam któraś lepsza, którego. Ale postało mi się, jak to mówię, flądra, czwarte zawody. To przede wszystkim flądra. A wszystkie ryby traktowane są jednakowo. Nurtuje mi jedno pytanie, bo no, jesteśmy dzisiaj na helu. No kawałek to jest. Mimo wszystko trzeba to 30 parę kilometrów pojechać na ten hel, dajmy na to z Wady Sawowa. Czyli mamy, no, mamy po drodze, nie wiem, Lubiatowo, Sasino, Karwie, Wady Sawowa, mamy dobre łowiska. Czym to łowisko na helu przyciąga wędkarzy? Bo tutaj sporo ludzi wędkuje. Tak, no przede wszystkim zapraszamy tutaj na flądrę. To jest pierwsza nasza podstawa ryby tutaj na flądrę. Druga sprawa, mamy świetnego okonia. Szczególnie tutaj od strony plaży i od portu wojennego. Zapraszamy na okonia, bardzo go dużo.
od czasu do czasu wejdzie leszcz piękny. Naprawdę duży leszcz, który tam jest właśnie na tamtych łowiskach, u nas go jest mniej. No, nie możemy się pochwalić dorszem zbytnio. Co prawda mamy go, ale nie tak jak w tamtych łowiskach, ale mówię, postawa robi. No i akurat ten sezon w tej chwili, co jest, to nie przede wszystkim belona. Zapraszamy na belonę, bo jest jej dużo. Oczywiście łosoś. No, to jest nasza też wizytowa ryba tutaj na, w ogóle na samym Półwyspie Helskim, ale szczególnie sam Hel zapraszamy. Niedługo się kończy jej sezon, bo mówię, to jest taka u nas powiastka helska, że zaczyna się belona i kończy się łosoś. Ale póki jeszcze belona się nie bardzo zaczęła, zapraszamy na łososia. To są podstawowe nasze. Zapraszamy wszystkich. Łowić belonę można na małe haczyki, czyli my dalej możemy łowić cały czas na dwa. Czyli jeden gdzieś tam na dole sobie tam nęci tą naszą flądrę i możemy na tym dłuższym troku próbować łowić belonę? Tak, można oczywiście, tak samo. Ale szczególnie polecam belonę, no tutaj na naszych tutaj łowiskach, szczególnie na plaży, no to właśnie na tak zwane te dwa haczyki. No i podstawową przynętą to jednak ta szproteczka i ten tubisek. O, to są na belonę. Ewentualnie z łódki można, to już od Zatoki Puckiej, spinningowanie tak zwane, wiadomo w trollingu, tak zwany trolling, to już nie jest spinning, ale trolling, ale to już na specjalne błyski, które są typowo tylko na belonę. To jest ta podstawa. Dzisiaj no, tą podstawą jest flądra. Tak. Mamy flądrę, stornię, gładzicę. Trzy słowa o tych właśnie rybkach. Jak one będą tutaj u Was liczone? No przede wszystkim wszystkie razem liczymy jako flądrę, bo to są wszystkie trzy nazwy. Właśnie pod jedną nazwą flądra i to jest ta podstawa. I stornia, i gładzica, i no sztajnbuta nikt nie złapie, to jest taka zwana inna ryba, to jest po naszemu kaszubskiem tak. Zwana. No tu jest... To jest ryba trochę dalekomorska, także jej nie złapiemy tutaj, dalej od brzegu. Ale wszystkie flądry, te gatunki, pod jeden gatunek. Jak to jest z zaczepami tutaj na Helu? Na jednej plaży od strony Otwartego Morza i na tej nie drugiej od Zatoki? Nie mamy w ogóle żadnych zaczepów. Nie mamy nic. Chyba, że komuś się zdarzy jakieś tam przy dzisiejszej pogodzie, ale się nic nie zdarzy, bo może jakiś tam patyk czy gałązka przypłynąć, ale zaczepów nie mamy żadnych. Także śmiało można rzucać. Jeden zestaw do końca, jeden zestaw można do końca robić. Rafał i Aneta, słuchajcie, no para, która łowi ryby wspólnie, tak? Rozumiem, wspólnie też łowicie ryby. No i należą do klubu Belona. Aneta, jak długo już? No w sumie od dobre pół roku w Norwegii, za granicą mieszkamy, a tutaj w sumie moje pierwsze zawody tak naprawdę to będą. Kiedyś byliśmy też parę miesięcy na innych, ale nie łowiliśmy wtedy, a teraz będą to nasze wspólne pierwsze tak naprawdę. Zawody, pierwsze tak, nasze, pierwsze razem. Rozumiem, że Rafał, ty wciągnęłeś Anetę do tego. Tak, już w klubie jestem kilka lat, jestem jednym z głównych założycieli tego klubu, razem z Wojtkiem Bosmanem i innymi kolegami. I wciągnąłem mojego skarba do wędkarstwa, skarbskiego. Aneta, słuchaj, powiedz nam, ty sama zarzucasz wszystkie sprzęty, czy tutaj Rafał musi ci pomagać? No tutaj pewnie będę prosiła o pomoc. Anetka się uczy dopiero. Ale uczy się tak naprawdę dopiero, także pilkuje myślę, że... głównie dużo. Tak. No. Na pilkerę bardzo dobrze mi idzie, mogę się pochwalić, także myślę, że będzie dobrze. Wyniki robi głównie w Norwegii. No. Specjalnie przyleciliśmy ze zawody tutaj, no, żeby pomóc w organizacji i tak dalej. Tak, bo to zawody są bardzo zacne. W zeszłym roku były w Wadysławie, macie film też, nasz Władek TV i naprawdę było bardzo fajnie, duża frekwencja wędkarzy. Dzisiaj też jest tego wędkarzy bardzo dużo. Aneta, powiedz mi jeszcze taką rzecz. Zdarza się, że nie wiem, wędkujecie osobno i ty też wędkujesz? Tak, jak najbardziej. Nawet czasami więcej złowię niż mój Rafał tak naprawdę. No. Zdarza się, że mam takie szczęście, ale jak to mówią, chyba szczęście początkującego może, bo tak naprawdę od niecałego pół roku łowię, zaczęłam łowić. Także, ale bardzo mi to wciągnęło i pasjonuje mnie to równie jak Rafała, myślę. Tak. Na pewno troszeczkę mniej, ale... Wyciąga mnie sama na rybie. Tak, tak. Staram się nawet czasami sama wyciągać, jak mamy jakiś gorszy dzień, to relaks, odpoczynek i jak coś złowimy, super kolacja. Po prostu. Z ciekawości, dzisiaj będziecie łowić razem czy osobno? Ja będę głównie łowić, tak, będę mi pomagać. Tak. Towarzyszy mi dzisiaj akurat. Tak, tak. Dzisiaj jako towarzyszka bardziej niż łowienie, bo jednak na plaży troszeczkę ciężko mi jeszcze jest wędko zarzucić tak daleko, aby coś tam faktycznie złowić. Także myślę, że tutaj Rafał bardziej jednak będzie dowódcą naszym. Ale kupimy niedługo sprzęt, także myślę, że Anetka dołączy do nas.
Ale słuchajcie, coraz więcej kobiet jest w surfie. Jest pani Izabela oczywiście z Growwella, która sobie wyśmienicie radzi. I tak jak się rozmawia z tymi kobietami, one mówią, że wcale daleko nie trzeba zarzucać, że ta ryba jest blisko. Też masz takie wrażenie? Tak, czasami tak. Czasami bardzo dużo ryb z brzegu też łowimy. Niekoniecznie trzeba gdzieś mocno dużo zarzucać. I także jak najbardziej myślę, że tak, że z brzegu też można i bliziutko. Dużo siły też czasami nie potrzeba. O godzinie 16:45 złapałem flądrę 38 cm. Hej, flonderka, godzina 17:20. Mamy nadzieję, że będą kolejne, że będzie ich jeszcze dużo więcej. 34 cm na chwilę wypelone. To pierwsza flądra moja w tym roku. Bardzo ładna. 31 cm. Druga flonderka dzisiaj. Granie widoczne, dziwo mimo warunków dość trudnych. Złowiona na śledzia. Na filet ze śledzia. Chude, bo chude, ale ryby sportowe. Flonderka 33 cm, złowiona na fileta, śledzia, na podciąganego, branie dosyć widoczne, także jakiś wynik robimy pomału. Jest wczesna godzina, także pewnie coś jeszcze złowimy. I 28 cm. Tak, miejsce za najdłuższą rybę zdobył pan Leszek Sobota. Brawo! Znowu pokazuje swoją klasę. Czemu nikt go nie może przebić? Ja dzisiaj nie wygrałem. Wszyscy przebili. Gratulacje. Tyle prosimy. Dyplomik. Prosimy. Nagrodę. Dziękuję bardzo. Czekaj. 40. Brawo. 40 sekund. Dziękuję. Cudnie. Łaska była, nie? Teraz tak, trzecie miejsce indywidualnie zajął pan Tomasz Kusztarbowski. Brawo. 211 punktów. 211 punktów. Brawo. Gratuluję. A jedzenie, tak. Ustawić się ładnie. Tak. A teraz jest. Super. Mam pytanie, bo muszę pan się pochwalić, skąd pan jest ewentualnie? Z warzywa. O, proszę bardzo. Proszę.
O. Coś jeszcze dla mnie? No, gratulacje. Drugie miejsce, pan Andrzej Witanowski. 212. 212. Piękny puchar. Żeby ci cieplej było. I pierwsze miejsce Tomasz Woźny. 249. Dostaję ciągłą koszulkę zrobioną przez naszego sponsora. Dave Design. Pasmej. I wraca do miejsca, który wygrała. Robię mu większą. Robię mu mała. Nie się nie spodziewał. W przyszłym sezonie będzie dobra. To jedziecie z pucharem. Pięknie, ustawić się ma. Ślicznie. Gratulujemy.